Zadanie drugie. Prosta y równa się 1 druga x minus 3 czwarte dana jest w postaci kierunkowej. Sprowadź ją do postaci ogólnej. Rozwiązanie. Piszemy prostą w postaci kierunkowej, przenosimy wszystkie wyrazy na lewą stronę i porządkujemy. Tak porządkujemy, aby najpierw był wyraz z x, potem z y i wyraz wolny. Więc otrzymujemy 1 druga x minus y minus 3 czwarte równa się 0. Mnożymy przez 4 po to, aby otrzymać wszystkie współczynniki, które będą liczbami całkowitymi. Otrzymujemy 2x minus 4y minus 3 równa się 0. Czyli prosta w postaci ogólnej to 2x minus 4y minus 3 równa się 0.